Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. Dziś łączymy się z gośćmi typowo sportowymi, bo wielkie wydarzenie sportowe przed nami, Igrzyska Olimpijskie w Toruniu. Nasi goście Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew, łyżwiarze figurowi klubu MKS Axel Toruń, reprezentanci Polski na zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Sylwia Nowak-Trębacka, trenerka klubu MKS Axel Toruń, trenerka naszych zawodników. Dzień dobry. A także prezes Marek Kaliszek, MKS Axel Toruń, a prywatnie ojciec naszej zawodniczki. Dzień dobry. Zaczniemy od zawodników. Natalia, Maksym, co czujecie na kilka dni przed wylotem na Igrzyska, na kilka dni przed tym, kiedy znajdziecie się już tam na miejscu? Będziecie jeszcze mieli chwilę czasu na przygotowanie, ale no, traficie do tej wioski olimpijskiej. To jest stres, to jest ekscytacja, strach? Dzień dobry. Myślę, że tutaj wszystko jest zmieszane, połączone ze sobą, troszeczkę strachu, ekscytacji. Tak naprawdę będziemy tydzień przed igrzyskami już w wiosce olimpijskiej, przed naszymi zawodami już w wiosce olimpijskiej, więc będziemy mogli tam spokojnie zacząć się stresować, a teraz staramy się spokojnie spędzać czas na treningach i przygotowywać się jeszcze do igrzysk olimpijskich. A czym te emocje, które są w tej chwili, które wam towarzyszą, różnią się od tego, co było 4 lata temu? Bo nie jesteście już debiutantami. Wy mieliście już okazję wystąpić na igrzyskach 4 lata temu. No, Maksym, gdybyś miał porównać to, co czujesz w tej chwili i to, co było przed 4 laty. Na pewno nie różni się to szczęście, które otrzymamy z wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie. Na pewno jest podekscytowanie tego, że się delikatnie pozmieniał świat przez te wielokrotne testy i restrykcje, których będziemy musieli przejść, żeby się dostać do tej wioski olimpijskiej. Ale sobie żartujemy, że jesteśmy na doświadczeniu, jesteśmy doświadczeni i miejmy nadzieję, że pomoże nam to pokazać się z jak najlepszej strony na starcie. A czujecie się silni, przygotowani, mocniejsi niż 4 lata temu? Myślę, że przez te 4 lata ciężko pracowaliśmy i na pewno jesteśmy na innym poziomie niż jak byliśmy 4 lata temu. Wiadomo, wszyscy teraz troszeczkę funkcjonują inaczej przez to, jak pandemia wtargnęła w nasze codzienne życie i jest to troszeczkę determinujące, ale no, tak naprawdę musimy zmierzyć się z tym, co jest niezależne od nas i mamy nadzieję, że będziemy na igrzyskach, na starcie na lepszym poziomie niż byliśmy 4 lata temu i pokażemy, że przepracowaliśmy ten czas bardzo dobrze i będziemy też zadowoleni z siebie. Razem z wami przepracowała ten czas pani trener Sylwia Nowak-Trębacka. Pani trener, co będzie największym atutem naszych zawodników? Czym mogą zaskoczyć? Ja myślę, że atutem na pewno moich zawodników jest to doświadczenie, które zdobyli, które mają ciężka praca. To są zawodnicy bardzo pracowici, bardzo ambitni. Oni naprawdę przepracowali bardzo ciężko ten okres przygotowawczy przed igrzyskami. Ich kolejnym atutem na pewno jest też siła psychiczna. To są zawodnicy bardzo silni psychicznie. Myślę, że taki start to jest dla nich tylko motywacja i oni należą do tej grupy zawodników, którzy są plus start, jak to mówimy językiem sportowym, czyli zawody tylko ich mobilizują i mam nadzieję, że te igrzyska będą taką mobilizacją i że pokażą się w najlepszej formie i zaprezentują wszystko to, nad czym tak bardzo ciężko pracowali. No, prezes Marek Kaliszek, choć pytanie będzie bardziej do ojca Marka Kaliszka, kiedy przed laty pana dzieci rozpoczynały przygodę z łyżwiarstwem figurowym, także Natalia. Myślał pan wtedy o tym, że zdarzy się taki moment, kiedy zawodniczka pojedzie na igrzyska, będzie mogła reprezentować Polskę? No, myślę, że wówczas, kiedy zaczynała treningi, a to nie wypominając Natalii wieku, to 20 lat temu, to na pewno nie.
Nawet nie było takiego pomysłu, bo to tak naprawdę miała być przygoda z lyżwiarstwem, nauka jazdy. Ale w tej chwili mamy zgoła inną sytuację, ponieważ dla nas rodzinnie te igrzyska będą w ogóle szczególne, ponieważ my i Maxa, i pomijam Natalkę, ale Max i Katia to są prawie jak nasze przysposobione dzieci. Więc w domu się śmiejemy, że to będzie dla nas bardzo rodzinna impreza, te igrzyska, ponieważ trójka dzieci z naszego domu pojedzie na igrzyska i to jest na pewno jakieś spełnienie naszych marzeń. Czwórka. I to jest na pewno jakieś spełnienie naszych marzeń, ale to też jest efekt pracy pani Sylwii, Lloyda i innych trenerów, którzy w klubie pracują. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest w ogóle bez precedensu sytuacja. Z Torunia na jedne igrzyska pojedzie aż trzech zawodników, z czego się bardzo cieszymy. I to są jedyni zawodnicy w tej dyscyplinie sportowej, którzy jadą z naszego kraju, co warto podkreślać. Panie prezesie, w wywiadzie dla Nowości 4 lata temu, jeszcze przed poprzednimi igrzyskami, pytany o marzenie, odpowiedział pan, żebyśmy na kolejne igrzyska pojechali w szerszym składzie. No to wygląda na to, że to marzenie udało się zrealizować dzięki także pana determinacji, no bo to pan pomógł Ekaterinie Kurakowej, naszej solistce, Rosjance, ale już w tej chwili reprezentującej klub z Torunia, reprezentującej Polskę, przyjechać, poczuć się tu dobrze i osiągać też duże sukcesy. Powiem tak, no to niewątpliwie tak jest, bo Kati pomogliśmy. Katia, tak jak już wcześniej powiedziałem, przeszła w ogóle, tak powiedzieć, w cudzysłowie, przez nasz dom. Natomiast Katia bardzo chciała jeździć, bardzo chciała Polskę reprezentować. Zresztą nie ona jedyna i nawet tak jak popatrzymy na ostatnie Mistrzostwa Europy, to była nasza, wystartowała czwórka, ale szóstka naszych zawodników reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata. Mamy nadzieję, że pojedziemy też w trzech kategoriach, w trzech konkurencjach wystartujemy i to też będą zawodnicy MKS Faxy. Natalia, Max, teraz pytanie do was. Opowiedzcie nam trochę, jak w skrócie będzie wyglądał wasz występ. Nie wszyscy na co dzień śledzą łyżwiarstwo figurowe. To zdradźcie, jak to wygląda. Ile jest startów? Co będziecie musieli pokazać? No, w rywalizacji biorą udział 24 pary taneczne. Są pierwsza rywalizacja to przedstawienie programu rytmicznego, po czego do finałowej konkurencji wchodzi tylko 20 par do przejazdu programu dowolnego. Jak już wspominaliśmy trochę wcześniej przed rozmową, zawody się będą odbywały w dniach 12-14 lutego w Polsce. Może to w Chinach będzie 13-15, to jeszcze jest tak naprawdę do koniecznego ustalenia. Zawody nasze powiedzmy prezentacje, pokazy będą wyglądały, te dwa programy bardzo różne. Pierwsze będą w stylu obowiązkowym w tym roku, w stylu hip-hop i również tam pojedziemy sekwencje kroków obowiązkowych bluesa, a taniec dowolny będzie już do bardzo współczesnej muzyki, gdzie elementy są ustalone, ilość podnoszeń, ilość kroków, ale tu mamy pełne, powiedzmy, freedom i w sumie to ćwiczymy te programy od początku całego sezonu. A Natalia, to jest tak, że ten występ na igrzyskach, on jest dedykowany tylko i wyłącznie na to wydarzenie, czy pokazywaliście już to na wcześniejszych startach? Tak naprawdę szykujemy się przed sezonem już tylko z dwoma programami, które będziemy przez cały rok jeździć i oczywiście są możliwe zmiany, są możliwe też zmiany muzyki, ale zazwyczaj jest to ten sam program przez cały sezon i tak jak na poprzednich startach jeździliśmy, do tych samych muzyk będzie na Igrzyskach Olimpijskich. Pani trener, nad czym na tym etapie jeszcze można pracować? Czy jest coś jeszcze, co można w tak krótkim okresie przed startem, no, kluczowym w tym czteroleciu poprawić? Czy to już jest tylko i wyłącznie uspokajanie się, odprężanie i ewentualnie przypominanie pewnych elementów?
No nie, jest to nadal ciężka praca, ciężka, żmudna praca, pomijając fakt, że pracujemy cały czas nad wydolnością ogólną organizmu i nad tym, aby obaj programy pojechać w komforcie wydolności. Natomiast w tym roku dokonaliśmy po Mistrzostwach Europy i bazując na feedbacku z tych zawodów jeszcze dwóch, no myślę, że dość dużych zmian w obu programach. Ten czas przygotowań do igrzysk wykorzystujemy zwłaszcza na to, aby wdrożyć te zmiany, aby one były spójne z pozostałymi elementami w programach i no nie ukrywam, dużo pracujemy, żeby wynieść wszystkie elementy techniczne na jak najwyższy poziom techniki, ale także pracujemy bardzo mocno nad prezencją, nad wyrażaniem charakteru muzyki. Także to jest te ostatnie dni do wyjazdu, to nie jest uspokajanie, to jest ciężka praca i wyrywanie każdej minuty na to, żeby później po igrzyskach usiąść i powiedzieć: uff, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, daliśmy z siebie wszystko, żebyśmy nie wracali myślami, że gdzieś tam może coś mogliśmy zrobić więcej, więc wykorzystujemy ten czas do maksimum. Panie prezesie, wspomnieliśmy o tym, że te igrzyska będą wyjątkowe, bo koronawirus, bo pandemia, bo izolacja, to też pana bezpośrednio może dotknąć, bo pan, będąc na miejscu, tak naprawdę z zawodnikami, z trenerką, raczej nie będzie miał bezpośredniego kontaktu. Ja będę na miejscu tu, w Toruniu. A, czyli nie leci pan tam. W ogóle nie ma takiej możliwości, ponieważ 4 lata temu mogłem być tylko i wyłącznie z tego względu, iż byłem prezesem Polskiego Związku. Dziś w tych władzach naszego związku nie jestem. Więc będę na miejscu w Toruniu i tu z rodziną będziemy siedzieli mocno ściskani kciuki. No, w normalnych okolicznościach mógłby pan tam lecieć po prostu jako kibic, a w czasach pandemii jest to niestety utrudnione. To jeszcze na koniec nasi zawodnicy. Powiedzcie, łyżwiarstwo jest takim sportem, gdzie jest miejsce na niespodziankę, na to, żeby zaskoczyć i pokazać coś wyjątkowego, czy z góry mniej więcej wiadomo, jak ta stawka może się układać? Myślę, że każdy sport jest nieprzewidywalny i to zależy od dnia sportowca, jak dobrze się czuje i myślę, że wszystko jest możliwe. Można zaskoczyć pozytywnie, negatywnie, a mam nadzieję, że my zaskoczymy wszystkich pozytywnie. Niezależnie od tego, jak będzie, to z pewnością cały region trzyma za was kciuki, bo razem z Ekateriną będziecie naszymi jedynymi olimpijczykami z województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego będziemy trzymali za was bardzo mocno kciuki. Dziękuję bardzo. Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew, łyżwiarze figurowi z klubu MKS Axel Toruń, nasi reprezentanci na Igrzyska Olimpijskie, Sylwia Nowak-Trębacka, ich trenerka, i Marek Kaliszek, prezes klubu, prywatnie ojciec Natalii. Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że dzięki państwu, dzięki wam będziemy mogli oglądać i przeżywać te niesamowite emocje już wkrótce, bo te igrzyska za chwilę się rozpoczynają. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.